6 miesięcy temu żona pracownika firmy remontowej 41-letniego Andrzeja Zykowskiego straciła pracę. Od tego czasu mężczyzna sam utrzymuje rodzinę. A ty od rana w szlafroku? Przez cały dzień tak zamierzasz? Późno się wstałam i nie chciałam się nigdzie wychodzić. Śmieci mogę chociaż wyrzucić. Od rana tutaj leżą, zaczynają śmierdzieć. Piotrek później wyrzuci. Mhm. A ty co tak wcześnie dzisiaj? Skończyliśmy malować jeden pokój. I bez sensu było zaczynać drugi. A tobie jak poszło szukanie pracy? Wysłałam chyba za 3 CV-ki. No i co? Dzwonił ktoś? Nikt. Może powinnaś pochodzić sama po tych dużych firmach i osobiście pozanosić CV. Andrzej, ale to nie te czasy. Teraz jak ktoś chce zatrudnić sekretarkę, daje ogłoszenie do internetu i z wybranymi osobami się spotyka. Tak to teraz działa. Niby znasz tak te zasady. A od pół roku nic nie znalazłaś. Znajdę. Co na obiad? Pierogi odmroziłam. Znowu? Przecież lubisz. Tak, ale nie codziennie. To nie wiem, to może zamówimy coś na wynos, na przykład z tej włoskiej restauracji. Żyjemy z jednej pensji, a ty chcesz się rozwijać po restauracjach? Sylwia, jak można siedzieć cały dzień w domu i nie przygotować obiadu? No ale dobra, nie wściekaj się tak. Dzień mi zleciał, nie wiem kiedy. Mhm. Śpi się do 10:00. Czyta ploteczki z życia gwiazd. I co chwilę maluje paznokcie, to czas ucieka. A to przepraszam bardzo, to może ja mam o siebie już nie dbać, bo jestem bezrobotna. Dobra, daj spokój. Nie ma o czym gadać. Sylwia była sekretarką w firmie, która splajtowała i od pół roku siedzi w domu. Nigdy nie była przesadnie pracowita, ale teraz mam wrażenie, że wygodnie jest jej na bezrobociu i wcale nie stara się o nową pracę. W poprzedniej firmie naprawdę ciężko pracowałam. Świat się nie zawali, jak posiedzę trochę w domu i odpocznę.